Drodzy wierni, istnieje taka pokora, która w istocie jest pychą. Istnieje taka fałszywa pokora, która w istocie jest pychą, ale jest jednocześnie pokorą, oczywiście pokorą w cudzysłowie, bardzo popularną. Otóż bardzo często możemy usłyszeć od tego świata, albo niestety nawet i od hierarchów Kościoła, że mówienie, powtarzanie za Panem Jezusem, że On jest jedyną drogą, On jest jedyną prawdą i On jest jedynym życiem, że tylko On jest drogą prowadzącą do zbawienia. Według wielu ludzi światowych, ale też ludzi Kościoła, to jest pycha. I oczywiście jest to straszliwy błąd. Taka pokora, która miałaby polegać na tym, że przeinaczamy Boże objawienie, nie jest ona żadną pokorą. Wręcz przeciwnie, jest ona prawdziwą pychą. Mianowicie, jeśli czujemy się kompetentni do tego, żeby cenzurować Boże objawienie. Pan Jezus wprawdzie powiedział, że On jest jedyną drogą, że wszyscy inni, którzy przyszli przed Nim i przyjdą po Nim, to są zbójcy i tylko On może dać życie. Pan Jezus wprawdzie to powiedział, ale są tacy ludzie, niestety również w Kościele, którzy uważają, że powtórzyć to za Panem Jezusem, że tylko On jest życiem, że tylko On może do zbawienia zaprowadzić, to już jest pycha. Skoro czują się kompetentni do tego, żeby orzekać, co w nauczaniu Pana Jezusa jest stosowne, a co jest niestosowne, co głosić należy, a czego głosić nie należy, to moim zdaniem trudno jest wyobrazić sobie większą pychę, jeśli ktoś czuje się kompetentny, aby Boże objawienie w ten sposób cenzurować. Mamy obowiązek i ten obowiązek jak najbardziej wynika również z pokory. Poddać się pod to, co Pan Bóg nam objawił. Znając nasze miejsce, pokora jest prawdą. My znając nasze miejsce, wiedząc, że jesteśmy tylko ułomnymi stworzeniami, powinniśmy po prostu przyjąć to, co Pan Bóg nam objawia. Powinniśmy przyjąć te słowa, które nam daje i bronić tych słów. Wyznawać te słowa, powtarzać te słowa, przekazywać je dalej, bez zmieniania, bez dostosowywania ich do czasów obecnych, do obecnych oczekiwań, do czegokolwiek. Po prostu właśnie pokora powinna skłonić nas do tego, aby to nauczanie przekazywać takie, jakie ono jest. Pan nasz Jezus Chrystus jest absolutnym wzorem wszystkich cnót. Jest absolutnie doskonały. W Nim nie ma ani cienia niedoskonałości. I również jeśli chodzi o pokorę, możemy czerpać z tego źródła ten doskonały przykład. Oczywiście Jego sytuacja jest inna niż nasza. Jednak co do zasady, ta pokora, która polega na prawdzie, co do zasady jest ona taka sama. A więc Pan nasz Jezus Chrystus nie cofa się przed tym, żeby powiedzieć, co nas do zbawienia prowadzi, a co nas od zbawienia odciąga. I my również musimy go w tym naśladować i po prostu za nim to powtarzać. Pan nasz Jezus Chrystus również nie cofa się przed tym, żeby mówić, kim jest. Gdy wyznaje pierwej niźli, Abraham stał się Jam jest, to również w oczach uczonych w piśmie jest to bluźnierstwo. Również w ich oczach jest to najwyższy rodzaj pychy, bo czyni się równym Bogu. Ale z racji, że mówi on po prostu, jak jest. Z racji, że mówi on po prostu o tym, kim on jest, to oczywiście jest to tak naprawdę pokora, która po prostu polega na prawdzie. I my również, jak najbardziej mamy prawo, powinniśmy dostrzegać, kim jesteśmy i mamy prawo to wyznawać. Oczywiście w naszym przypadku jesteśmy zupełnie kimś innym. Jesteśmy tylko małym, niepozornym stworzeniem. I to musimy wyznawać, to musimy dostrzegać. Jesteśmy od Pana Boga absolutnie zależni. Jesteśmy tylko małym stworzeniem, któremu nie zostało dane, aby samemu sobie wyznaczać cel ostateczny. My mamy po prostu, zostaliśmy obdarzeni istnieniem, jesteśmy absolutnie zależni od Stwórcy. Nasz cel został nam wyznaczony i to powinniśmy wyznawać. Jednocześnie jak najbardziej mamy do tego prawo i powinniśmy
zgodnie z prawdziwą pokorą, akceptować wszystkie te dobre dary, które od Pana Boga otrzymaliśmy. A więc prawdziwa pokora nie będzie polegała na tym, żeby negować jakieś nasze zalety. Gdy ktoś nas chwali, nie mówmy wtedy: oj nie, to nieprawda, wcale tak nie jest. Na tym wcale nie polega pokora. Nazywamy taką pokorę właśnie fałszywą pokorą, która, bo ona nie jest prawdą. A więc wszystko to, co otrzymaliśmy, za to powinniśmy Panu Bogu dziękować. Powinniśmy to umieć dostrzec i docenić. Za to Panu Bogu zawsze podziękować. Oczywiście, gdy mówimy o Panu Jezusie jako o wzorze cnoty pokory, to nie możemy zapomnieć o tej słynnej scenie umycia nóg. Pan nasz Jezus Chrystus jeden raz powiedział do swoich uczniów: przykład wam dałem. I to było po tym, jak umył im nogi. Zwracam na to uwagę, że Pan Jezus nie umył nóg przypadkowym przechodniom. Nie był to byle kto. To byli Jego apostołowie. Oczywiście był wśród nich również zdrajca, ale i on był apostołem. Był tym wybranym uczniem, jednym z 12, którzy otaczali Pana Jezusa cały czas, którzy byli najbliżej Niego. Pan Jezus usługuje im, pomimo tego, że jest Bogiem i człowiekiem. Pomimo tego, że jest Twórcą Wszechświata, On przyszedł, aby służyć. I tutaj musimy naśladować Pana Jezusa, właśnie szczególnie wobec naszych najbliższych, wobec tych, którzy codziennie nas otaczają. Nie o to chodzi, żeby przyjmować teraz jakąś zewnętrzną pozę, żeby kłaniać się komuś w pas i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o nastawienie serca, o to, abyśmy mieli gotowość, aby naprawdę tym naszym najbliższym, tym, którzy codziennie nas otaczają, aby naprawdę im służyć. Jeden raz Pan Jezus mówi: przykład wam dałem. I my musimy to wziąć pod uwagę. My musimy to odpowiednio zrozumieć. Skoro jeden raz mamy przekazane te słowa Pana Jezusa, to znaczy, że jest to szczególna scena. Znaczy, że to naśladowanie tego przykładu jest dla Pana Jezusa szczególnie istotne. I oczywiście z jednej strony dobrze spełniając swoje obowiązki, chociażby rodzinne, to jest forma takiej służby. Ale nie tylko w naszych słowach, w naszych zwykłych, codziennych relacjach, w tym zwykłym, takim codziennym życiu. Czy to widać? Widać tą miłość i tą pokorę, która jest gotowa do tego, aby nogi umywać. I nie patrzmy tutaj na naszych bliźnich, na nasze otoczenie, czy inni to robią, tylko patrzmy w tym momencie na nas samych. Czy ja faktycznie w moim takim zwykłym, codziennym życiu, czy to faktycznie wygląda tak, że jakbym ja był gotów w każdej chwili moim najbliższym umywać nogi? Czy ja faktycznie jestem gotów im służyć? Czy w moich słowach faktycznie jest ta miłość, gotowość do poświęcenia, do służby? Czy może raczej teoretycznie? Tak, kocham, teoretycznie chcę służyć Panu Bogu, teoretycznie chcę również kochać moich bliźnich, ale w praktyce to raczej jestem zjadliwy. W praktyce to raczej ciągle mam pretensje i oczekuję czegoś od innych. Tak łatwo może to przyjść. Bowiem jesteśmy zmęczeni, bowiem doświadczamy różnego rodzaju trudności. Tak łatwo może to przyjść. Ale jeśli to dostrzegamy, a na pewno w mniejszym lub większym stopniu to dostrzegamy, że nie ma w nas tej gotowości do tego, aby służyć, aby umyć te stopy naszym najbliższym, to gdy to dostrzegamy, to postanówmy sobie dzisiaj, że naprawdę chcemy naśladować Pana Jezusa i prośmy, abyśmy potrafili, abyśmy naprawdę potrafili, aby nie skończyło się na tym, że usłyszę, może nawet pomyślę: tak, faktycznie, słusznie, ale zapomnę. Prośmy o tą moc. Patrzmy na Pana Jezusa. Eucharystia jest tak bezpośrednio połączona z tą sceną. Krótko przed ustanowieniem Najświętszego Sakramentu Pan Jezus umywa swoim uczniom nogi. Chwilę później ustanawia Najświętszy Sakrament. Znowu ten wielki przykład pokory Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg ukrywający się pod postacią pokarmu dla nas, aby służyć nam na każdym możliwym poziomie, aby być z nami tak bardzo, jak to tylko możliwe. To również jest dla nas przykład. Właśnie dla tego codziennego, rodzinnego życia. I tutaj znowu ten przykład
dotyczy właśnie przede wszystkim tych naszych najbliższych. Tak jak Pan Jezus, Najświętszy Sakrament nie jest dla wszystkich. Najświętszy Sakrament jest dla tych, którzy są z Nim zjednoczeni poprzez łaskę uświęcającą, którzy są w Niego wszczepieni, dla Jego najbliższych, dla tych, którzy są członkami w Jego ciele, dla tych najbliższych. Pan nasz Jezus Chrystus daje się jako pokarm. I znowu, to jest ten przykład dla tego codziennego życia rodzinnego, życia z naszymi najbliższymi. Czy my mamy tą gotowość do tego, żeby być jako ten pokarm dla naszych najbliższych, żeby naprawdę oddawać siebie? Oczywiście również poprzez wypełnianie swoich obowiązków, ale też poprzez te nasze słowa, to wszystko, co robimy, jak żyjemy, jak spędzamy nasz czas wolny. Czy staramy się naprawdę oddać siebie, czy raczej staramy się drugą osobę tak bardzo wykorzystać, jak tylko potrafimy. Prośmy dzisiaj Najświętszą Maryję Pannę, aby ona prowadziła nas do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie tylko w tym sensie, żebyśmy przyszli do Niego, ale żebyśmy przyszli do Niego z otwartym sercem, żeby On te nasze serca wciąż przemieniał. Żebyśmy pamiętali o tym, że my musimy się w Niego przemieniać. Za każdym razem, gdy przychodzimy do Komunii Świętej, prośmy, abyśmy potrafili tak kochać jak On. Taką pokorę praktykować jak On. Mieć tą miłość, która jest gotowa do każdego poświęcenia. Amen.